Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Jak poinformowało dzisiaj norweskie Ministerstwo Obrony, Norwegia po raz kolejny przekazała broniącym się Ukraińcom broń. Tym razem są to pociski rakietowe do stosowanych również w norweskiej armii, głównie w marynarce wojennej, systemów Mistral. Miejmy nadzieję, że w czasie tej nasilającej się rosyjskiej ofensywy ta broń będzie przydatna i coraz mniej rosyjskich żołnierzy będzie w stanie wyciągnąć ze ściany zdezelowaną ukraińską pralkę i wysłać jej do swojej pulchnej żony Swietłany do Nowosybirska. W związku z wojną w Ukrainie i związanej z tym nasilającą się falą emigracji zarówno Unia Europejska, jak i Norwegia wzmażają kontrolę na swoim obszarze. Jak poinformowała policja, w Agder zarówno na granicach, jak i na całym obszarze wzmożone zostały kontrole. Ma to związek z weryfikowaniem, czy osoby przebywają na terenie Norwegii legalnie oraz z weryfikacją, czy tym osobom, które tam przebywają, nie dzieje się krzywda, ponieważ podczas działań wojennych bardzo często to dochodzi do wykorzystywań czy nawet handlu żywym towarem. Do końca przyszłego tygodnia, czyli do końca kwietnia, składa się w Norwegii zeznania podatkowe. W tym roku bardzo dużo osób ma dopłaty do podatku, a to niestety nie jest zbyt fajne. Czemu tak się dzieje, wyjaśniają specjaliści z Multinor. Najczęściej chodzi o błędny mistefradrag, czyli koszty uzyskania przychodu. Dlatego warto sprawdzić wysokość tego odpisu w swoim skattemeldingu, zanim złoży się zeznanie i w razie potrzeby skorygować błędy. Bo może to skutkować obniżeniem dopłaty o kilkadziesiąt tysięcy euro lub nawet zwrotem podatku. No i stało się. Na norweskich drogach jest już ich ponad 500 000. I nie chodzi wcale o emerytów, pijanych kierowców czy dziury w drogach, a o samochody elektryczne. Najbardziej popularne to Nissan Leaf, Volkswagen e-Golf czy Tesla. Samochody są, ale ładowarek jeszcze dla wszystkich nie wystarczy, jednak norweski rząd zapowiada, że będzie dobrze. Ale na pewno nie tak dobrze jak w Polsce, gdzie w roku 2025 samochodów elektrycznych ma być 1 000 000. Na razie nie ma jeszcze 50 tysięcy, ale cicho. No i doszło do tego, że norwescy artyści okradają arabskie restauracje. Kilku artystów, w tym fotograf, wchodzili w biały dzień do restauracji i wynosili z niej meble, krzesła, kanapy czy obrazy. Po czym przychodzili do domu i korzystali z nich lub sprzedawali na serwisach aukcyjnych. Problem był dosyć poważny, bo kiedy restaurator otwierał swoją restaurację rano, okazywało się, że nie ma tyle mebli, żeby obsłużyć klientów. Ci artyści wynieśli tych mebli czy obrazów za ponad 500 000 koron. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego czwartkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki, cześć!